Pada, wieje, niewiele widać zza okularów. Ja sam wyglądam, jak Państwo widzą, niczym pudel wyciągnięty przemocą z kąpieli. I pytanie, czy to jest dobra aura, aby się uśmiechać? Okazuje się, że tak. Przygotowując najnowsze wydanie serwisu, pytaliśmy naszych rozmówców, czy warto bezinteresownie, bez okazji przekazywać sobie odrobinę ciepła, odrobinę sympatii. Okazuje się, że tak. I generalnie nasi rozmówcy udowodnili, że Krosno-Odrzańskie to uśmiechnięte miasto. Pamiętajcie, uśmiech jest dobry na wszystko. Wyniki naszej sondy już za chwilę. Ale najpierw kilka szczegółów. Światowy Dzień Uśmiechu tak naprawdę obchodzony jest w pierwszy piątek października. Nową tradycją stało się, a jakże, tak zwane selfie, zatem i my dołączamy do tego zaszczytnego obyczaju. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy te osoby, którym z uśmiechem jest do twarzy. Dlaczego warto się uśmiechać? Sprawdziliśmy. Jak się ładnie uśmiecha, to się ładnie wygląda, no nie oszukujmy się, aż wszyscy chcieli ładnie wyglądać. No, uśmiech to jest coś, co przede wszystkim przedstawia człowieka, jest taką jego zaletą, ale i w pewnym sensie wadą, ponieważ nie zawsze z niego korzystamy, a tak naprawdę powinniśmy. A często się uśmiechasz, na przykład po zwycięstwach w różnego rodzaju turniejach? Znaczy, przede wszystkim uśmiecham się zawsze praktycznie, kiedy tylko mogę, ponieważ jeżeli ja nie jestem szczęśliwy, to staram się chociaż trochę dać tego innym. Warto się uśmiechać, bo dajemy szczęście innym. Ale mówiąc szczerze, też wielu świętych odznaczało się właśnie pięknym uśmiechem. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus mówiła, że jest to piękna modlitwa, uśmiech. Sam uśmiech jest modlitwą. I stąd bardzo często, właśnie kiedy było jej bardzo ciężko, uśmiechała się, dziękując Bogu za dobro i za zło, które gdzieś tam spotyka się w jej życiu. Uśmiech, jak mogliśmy się przekonać, jest ważny także na płaszczyźnie samorządowej. Najważniejsze, żeby się uśmiechać, wyrażając jakiekolwiek myśli, ale nie być śmiesznym. A to chyba najważniejsze, bo często niestety w naszej rzeczywistości politycznej mamy do czynienia ze śmiesznością, a nie z uśmiechem. Ja proponuję stosować tę formułę. Uśmiechajmy się do drugiego człowieka, endorfiny bardzo mocno pomagają nam w życiu. To takie enzymy, które się wydzielają, kiedy się śmiejemy, kiedy jesteśmy zadowoleni, kiedy jest nam po prostu dobrze. Uśmiech jest dobry na wszystko tak naprawdę i myślę, że pomaga i nie tylko w relacjach samorządowych, ale i w relacjach międzyludzkich i każdych innych, więc jeżeli będziemy dla siebie życzliwi i z uśmiechem podchodzili do drugiego człowieka, to jestem przekonana, że i nasze relacje będą bardziej sympatyczne i miłe i też, że dużo więcej będziemy w stanie osiągnąć, także tak zachęcam. Uśmiechajmy się wszyscy. A sami mieszkańcy również przyłączają się do tego apelu. Również ci najmłodsi. Mam rodziców, bardzo mnie kochają, lubię chodzić do szkoły, fajnie na przykład są zajęcia. No. A do kogo najczęściej się uśmiechasz? No do rodziców. Piękne podsumowanie. A jak często uśmiechają się młodzi krośnianie i dlaczego warto się uśmiechać? Żeby zaskakiwać zarówno samego siebie, jak i innych ludzi. Często się uśmiechasz? Codziennie. Prawie tak. Właśnie widzimy. Piękny uśmiech. Dziękuję bardzo. Can you feel the love tonight? No dobrze. Nie jesteśmy specjalistami od sztuki wokalnej, ale w kontekście uśmiechu zapytaliśmy, no właśnie, specjalistów. Jednym słowem, uśmiech wpływa na wszystko. Powiem taki cytat. Nie pozwólmy, żeby pierwiastek zabawy w nas skarlał. I to jest jakby punkt wyjścia. Śmiać się warto. Warto się śmiać do siebie, do innych, do siebie, bo to nam poprawia nastrój, dbamy o siebie, do innych, bo to inny poprawia nastrój. A w psychologii niejaki psycholog pan Bern ustalił kiedyś, że każdy z nas ma takie małe dziecko w środku. A to małe dziecko jest bardzo pogodne, bardzo wesołe, tylko dlaczego my je ciągle tu wstawiamy do kąta wewnątrz siebie? Jeżeli będziemy ze sobą rozmawiać tak jak z małym dzieckiem, czasami pozwolimy sobie na to, to wtedy gwarantuję, że uśmiech jest pewny. No jasne, tym bardziej, że uśmiech pomaga w codziennych relacjach. Same uśmiechy dają to, że się nam poprawia nastrój, ale skutkiem tego jest zwiększone wydzielanie tak zwanych hormonów szczęścia. I one powodują, że człowiek potem może spokojnie sobie patrzeć na innych ludzi, nawet zabawne rzeczy dostrzegać tam, gdzie niekoniecznie musi być zabawnie, ale w końcu na tym cała rzecz polega. Terapia śmiechem to jest najlepszy sposób na życie.
Ten sposób na życie znają także mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. Dlaczego warto się uśmiechać? No bo jest się zdrowszym. Samopoczucie lepsze. Jeszcze jakby słonko świeciło, to całkiem by było przyjemnie. Oby nie padało. A pani często się uśmiecha? Często, bo to jest zdrowie. Ja będę dłużej żyła, będę się śmiała. I nie będzie mimo bólu, ale trzeba się śmiać, no bo co zrobić? Takie życie. Ciągle być takim ponurym, to ci powiedzą, że idzie ponurak, a tak to uśmiechnięty, wesoły. To znak, inaczej cię widzą, inaczej ci piszą, nie? To samo. Życie jest miłe i piękne. Uśmiech zawsze pomaga i w sytuacjach zawodowych, i w sytuacjach prywatnych. A powinniśmy się śmiać po prostu dlatego, że jest nam wtedy lepiej. I tego się trzymajmy. Uśmiech nawet jesienną porą jest jak najbardziej wskazany. Gmina Krosno Odrzańskie w pełni to udowadnia.